Lampard atakuje rodzinę jeżozwierzy. Młode mają jeszcze słabo rozwinięte kolce i dlatego rodzice trzymają je w środku, a sami odwracają się plecami do napastnika, tworząc trudną do przebycia zaporę z nastroszonych szpikulców. To bardzo potężna broń, ale nie jest doskonała. Gdy Lampard zdoła chwycić jeżozwierza za gardło bądź brzuch, kolce nic już nie pomogą. Dlatego jeżozwierze za wszelką cenę starają się nie odsłaniać swoich słabych stron i nie dać się zjeść. Na szczęście dla nich Lampard doznaje pierwszych zranień i powoli zaczyna się wycofywać. Czasem jednak w ferworze walki kot doznaje bardzo poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń ze strony jeżozwierza. Rany tego typu mogą goić się bardzo długo, a drapieżnik ciągle musi być sprawny i gotowy do polowania, bo w innym wypadku umrze z głodu.